Cześć wszystkim, z tej strony Drakej, wracamy do Spyro 2 Riptos Rage i kontynuujemy poziom pustynny, nie pamiętam jak się nazywa. Ostatnią rzeczą w tym poziomie, którą mamy zrobić, jest zebranie trzech flag. Nie pamiętam na czym polega zbieranie flag. To jest... A, chyba musimy postrzec je ze super ognia? I guess... Wracamy więc po super ogień. Ach, te przemierzanie tych pustych ostępów, nie? Level design 10 na 10. No dobra, zobaczmy. O, wow, fajna pielucha, stary. Więc masz chrapkę na flagę, co smoku? Do tego wybuchowego tanga trzeba dwojga! I jazda! No, do tanga trzeba dwojga, ale wiecie, jakby... można też samemu, jak co tutaj za tango, prawda? O! No tak, oczywiście, ponieważ nie możemy po prostu dostać kurwa damage'a czy coś takiego. Nie. Wyzwanie się od razu resetuje, mamy irytującą linijkę i... No. Ja nie wiem, czy na przykład tutaj, wiecie, powtarza się sytuacja z łowcą. I ja mam faktycznie go uderzyć, czy bardziej mam po prostu iść za nim, się znudzi i odda mi tą flagę. Bo jak mam iść za nim, to naprawdę zero stresu. Chodźmy za nim. Ta gra nie lubi dawać faktycznych wyzwań, więc obstawiam, że chodzi tylko o chodzenie za nim. O kurde, rzucił pod kątem. Drań. Tak właśnie myślałem. Tak właśnie myślałem. Nie. Świetnie. Nie mamy gonić Gina, ani go zaatakować. Nie, mamy iść za nim. Tak raczej średnio szybko iść za nim. Jasne. Ej ty, spaślaku na dywanie. Get over here. Ciągle ganiasz za flagami, smoku? Capture the flag, co? Bez stresu. No problemo. Skoro gra nie chce sobie zrobić z tego wyzwania czy coś takiego, to my też sobie go nie róbmy. A i tak, musimy trzy razy zaprowadzić Gina w to samo miejsce. Wiecie, co było takim małym, dodającym sensu szczegółem w tej całej sytuacji? Gdybyśmy na przykład zaprowadzili go w to miejsce, by ten dzieciak coś mu zrobił na przykład, nie wiem, walnął go, rzucił go, wystraszył go, cokolwiek, nie wiem. Na Jim po prostu się nudzi i lita flagą w pizdu. Nawet nie trafiam tego dziecka, nie wiem, co mi odbija. Jego potężna aura potęgi prawdopodobnie. I tak, najdłuższa trasa przed nami. Nie zdobędziesz tak łatwo, fioletowa gadzino. No chyba, że rzucisz nią we mnie, to też jest taka opcja. Wtedy będzie całkiem łatwo, mam wrażenie. Najważniejsze w tej grze to odpalić sobie mindset, że ta gra nie wymaga od was żadnych umiejętności nigdy. Jeśli myślicie, że macie ścigać się z łowcą, nie, macie lecieć za łowcą. Ta gra nie wymaga od was zdolności opanowania lotu. Nie, absolutnie, w żadnym wypadku. Jeśli myślicie, że macie gonić Gina i go zaatakować, stoczyć z nim walkę, macie po prostu wolno za nim iść. Nawet zbytnio nie trzeba się śpieszyć. Może jeśli opuściliście klejnoty po drodze, możecie je podnieść bez żadnego problemu. Czemu byście mieli, prawda? Czemu byście się, nie wiem, stresować
wyzwaniem, czy coś takiego. Winszuję, agencie Spyro. Jak możemy ci się odwdzięczyć za pomoc? Zabijcie mnie. Może przyjmiesz kulę, którą znalazłem w piasku? Okej. Wszystkie kule, sayonara. Byłem ciekawy, czy gra pozwoli zabrać mi power-up do hubu. Na, nie pozwoli. Okej. Jak mam to skomentować? Czy to był żart? Czy to był lore? Czy to było coś, co mam odnieść do charakteru tych dzieciaków, którego zbytnio nie dostały? Czy to... cokolwiek. Spękane wzgórza. Ten poziom... ogólnie tak, nurkowanie nie jest ostatnią zdolnością Spyro, jest przedostatnią zdolnością Spyro, jakbyście pytali. Tak więc jest jeszcze jedna zdolność i ta zdolność przyda się tutaj. Tak jak nie zrobimy tego poziomu na 100%. I to jest kolejny poziom, który mi się zbugował. I głównym mykiem tego poziomu jest ratowanie tych koziołków, tych satyrów. Jeden mi się nie pojawił, kiedy grałem sam. Also są tutaj one. Witam serdecznie, panie smoku. Słodki jesteś jak na czworonoga. Chętnie oprowadziłabym cię po naszej świątyni, ale zgraja tępych skałołupków wszystko obraca w kamień. I jakby, nie wiem, coś w wyglądzie tej postaci, jej głos, no jakby jest tutaj coś, wiecie, trochę jak Elora, tylko że one bardziej. Dziękuję za uwolnienie mnie. W kamieniach wciąż jeszcze są uwięzione satyry. Cool. Tak, musimy uwolnić wszystkie satyry. One swoją pieśnią skruszą świątynię po środku. I tam odnajdziemy wyjście z tejże mapy. Also są tutaj krzaki, które żyją i drzewa, które żyją. Są skryte pośród normalnych drzew. Słyszałem coś, ale nie obchodzi mnie to. I ten poziom poza faktem, że ma backtracking i prawdopodobnie najgorszego sidequesta w całej serii Spyro, to jest całkiem fajny, jest całkiem klimatyczny. I jest tutaj dosyć fajny patent, mianowicie tych drani nie jesteśmy w stanie zabić. Możemy ich tylko popchnąć. I jeśli chcemy ich faktycznie permanentnie usunąć, to musimy wepchnąć je w lawę. Co jest unikatowe. I co jest wyzwaniem. Tak więc podoba mi się to. To jeden z nielicznych, a może nawet dosłownie nieliczny typ wroga w tej grze, którego nie wystarczy tryknąć, żeby zabić. I tak jak widzimy, mechanika jest daleko od dopracowanej, ale naprawdę na takiej pustyni, jaką jest ta gra, doceniam to. Naprawdę, to jest super, to jest innowacja, jakby Spyro rośnie z bezmózgiej łupaniny do czegoś, gdzie muszę się mikroskopijnie skupić.
Och, za ekranu draniu. Okej, mamy jedno życie. To czas na bekon. A potem wrócimy do zniszczenia tych dupków. Żywe skały, żywe krzaki. Wiecie, tak profilaktycznie palę w ogóle każdego krzaka i drzewo w okolicy. Ponieważ kto wie, czy podła zielenina nie obróci się przeciwko mnie. Lubię ten mały szczegół, co było widać na wcześniejszym satyrze, że tak jak na intro do tego poziomu, jeśli świnka będzie wchodzić w satyra podczas kiedy on odgrywa swoją melodię, zacznie tańczyć. I to jest opcjonalne, bo świnki możemy po prostu zabić, żeby zyskać życie. A jeśli świnki zostaną przy życiu, to będą tańczyć wokół satyrów. I to jest fajne. Animacja mogłaby być troszeczkę szybsza, nie powiem, ale okej, doceniam. Doceniam każdy poziom, który nie jest po prostu przejściem po bardzo dużym terenie od punktu A do punktu B. Przyspieszę to, okej. Być wolnym! Jeszcze tylko jeden satyr do uwolnienia! Czemu ze wszystkich satyrów tylko ten miał linijkę? A, i ten pierwszy. Co tam za ty żaloli? Smok, może ty mi pomożesz? Moja psia psiuła utknęła w tym pokoju i nie wie, gdzie jest klucz. Masz pojęcie, jak trudno znaleźć ślusarza o tej porze? Trochę boli mnie użycia słowa psia psiuła. Jakby wyczułem cringe na skórze. Psia psiuła to jest jedno z tych słów, które jeśli używacie go ironiczne, to jest okej, ale jeśli używacie go tak, wiecie, do określenia kogoś faktycznie, to boli. To zostawię, ponieważ to ostatni, więc wszystko ładnie eksploduje. Ten ostatni satyr miał definitywnie więcej pary niż pozostali. Ze spękanych wzgórz możesz się udać do świątyni. Jej! Dobra. Tej tam fauniastej loli generalnie pomożemy później. Najpierw musimy poogarniać temat dookoła. Ponieważ oczywiście zbieractwo jest tutaj... Zbieractwo jest tutaj sporo. Dodaj poziom Spyro, prawda? Ojeju. O. To jest całkiem urocze, że one jakby godzą się ze swoim losem i machają sobie, machają nam przed śmiercią. To otworzymy później. Dobrze, najwyraźniej te golemy nie mają żadnego wyczucia głębi, przez co możemy prowokować ich ataki, kiedy jesteśmy jeszcze kilometr od nich. Tam z przodu został jeszcze jeden. Tu w ogóle widzimy gdzieś klejnot po drodze. O, tam leży na górze. Ta wielka kamienna autostrada przyda... A, się zepsuje. Parę klejnotów, wow. Ta kamienna autostrada przyda nam się później. O, siema chłopaku. Teraz zapewne czekasz na te wszystkie ochy i achy, podziękowania za pomoc i inne takie. Przykro mi, nic z tego. Siedziałam tam tylko dlatego, że lubię mieć spokój. W każdym razie,
Fauny kazały mi dać ci ten talizman. Okej, okay, dostaliśmy fujarkę satyra. I teoretycznie możemy kończyć, ale dobrze wiecie, że to tak nie działa. I wiecie, to jest właśnie to, gdybym na przykład nie chciał pokazać tej gry na 100%, co jest, nie wiem, jedyną kind of formą wyzwania, która jest w tej grze, to ta seria byłaby kurwa krótka. Gdybym tylko speedrunował poziom od początku do końca i tyle. And he's dead, dobra. Więc tą przygodę skończyliśmy. Teraz musimy iść na drugą stronę. O, wy widzieliście, jak energia przelatywa przez ekran? To było całkiem fajne. Na drugą stronę tego poziomu ogarnąć power-upa. Teraz nie wiem, jeśli używacie tego, zagrałem jako, nie wiem, poradnika do przyszłego zagrania w Spyro. To teraz uwaga. Tu jest zadanie, którego nie zrobimy. Ono nie wymaga od nas absolutnie niczego, poza zrobieniem go. Jest prawdopodobnie najgorszym zadaniem w tej grze, ale nad tym się będę jeszcze rozwodzić pewnie w odpowiednim odcinku. Ale ogólnie to najgorsze zadanie w grze prowadzi do innego zadania. Prowadzi do zadania, które jest tutaj. Jak widzicie, łowca... Stój spokojnie, mówi. Zaraz przemienię twoje buty w złoto, mówił. O, cześć, Spyro. Nie nosisz butów. Właśnie o tobie myślałem. Byłbym ci szalenie wdzięczny, gdybyś odnalazł alchemika. Jest mi winien przysługę. Tak, łowca skuszony łatwym bogactwem pozwolił zmienić swoje buty w złoto. To nie wyszło. I teraz tak, alchemik ogólnie ma miksturę, którą odmieni go, ale musimy go eskortować, co jest gównem. O tym się, tak jak mówiłem, będę rozwodził później. I to jest bardzo dziwne, że wokół łowcy, który ani w oryginale, ani tutaj nie nosił butów, są zbudowane dwa żarty na temat noszenia butów. Pierwszy na temat tego, że łowca nie umie sam butów związać. I teraz na temat przemiany butów łowcy w złoto. Czemu takie skupienie na obuwiu... postaci, która nie nosi obuwia? Nie wiem. Ale to dziwne. Okej, okay, dobra, czekajcie, bo ja myślałem, że... moc prędkości jest tutaj, ale najwidoczniej się mylę. And that's bad. A bad news for me. Nie, bo, ale poważnie, gdzie jest do cholery moc biegania? Takowa gdzieś tu jest na 1000%, ale... Where the fuck is it? Tam jest to... Tu musimy biec... Tam byliśmy przed chwilą, musimy... Czekajcie, bo aż się na chwilę obudziłem w tym momencie. Tu musimy się wybić, czyli tu już jest, jakby ta moc jest potrzebna, ale... Nani? Spyro, czy ty wymagasz ode mnie skupienia się i myślenia? Spyro, jak ty szybko dorastasz. Tu jest wyjście. Tu musimy walnąć te drzwi, to jest jasne. A, dobra, okej, okay. Tutaj jest moc, boom. O mój Boże. I tak, nawet Spyro na supermocy nie jest w stanie rozwalić tych golemów. Nie widziałem tego progu.
Ogólnie naprawdę bardzo lubię te wyzwania związane z bieganiem. Mechanika biegania nieperfekcyjna, ale fajna, wiecie, jakby podoba mi się to, ma fajny flow w sobie. Że rozwaliłeś dla mnie te wrota. Już myślałam, że nigdy stąd nie wyjdę. Mam tu taką wypasioną kulę. Proszę, weź ją. Okej. I teraz tak. Rozkoszy biegania jest tutaj więcej. Teraz ja muszę tylko przypomnieć, gdzie są rzeczy pozmieszczane. Ponieważ tak, tutaj mam do ogarnięcia to. I to wszystko? Spodziewamy się, że więcej. Oj! O, myślałem, że nie dolecę. Ale by było. Bum, wszystko, proszę bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Tak, kul oczywiście wszystkich nie mamy, ponieważ łowca ma dla nas dwie. Jeden za questa z eskortą, drugi za questa łowcy samego w sobie. I tak, jeśli zrobicie questa z eskortą, a potem odbijecie się od zadania łowcy, które wymaga ostatniej mocy Spyro, to musicie powtarzać eskortę. A ja nie chcę do tego dopuścić. Nie widziałem wcześniej tego przejścia. Uwielbiam to, jak często te cutscenki pokazują to, że nasza pomoc nie była totalnie potrzebna, że mieszkańcy danego świata, danej krainy mieli wszystkie możliwości, by zupełnie sami poradzić sobie z zagrożeniami i problemami, ale zdecydowali się to zrobić dopiero po tym, jak Spyro będzie w pobliżu. Ogólnie to jest coś, co mi się bardzo podoba. Podoba mi się ten system pokazywania, czy mam wszystko w poziomie. Brakuje jeszcze jakiegoś podsumowania kryształków na moje, w sensie klejnotów, ale bardzo doceniam właśnie te kule. Kule są cool. Uuu, jakby goddammit, naprawdę? Jakby drugi hub ma aż tyle poziomów? Jeszcze tu, tam i jeszcze mamy szlak przed sobą chyba, prawda? Czy to będzie koniec w tym momencie? A, czy są nam dwa poziomy. Dobra, dobra. Nie, patrzcie, jeszcze jest szlak, czyli trzy poziomy. Czy ostatni hub jest bardzo malutki? I ma bardzo mało poziomów, bo nie pamiętałem, żeby ta gra miała tyle poziomów, jakby damn. Otchłań lawy. I have no memory of this place. Poziom musiał być taki niejaki, że po prostu nie pamiętam. Dead guy is dead. A chuj, mój kumpel jest martwy. Mógł ruszyć leniwą dupę. I tak, tam mieliśmy panie śmieszne, ładne loli fauny. A teraz mamy małych faunów. Przyszedłeś na imprezę? No cóż, została odwołana, bo durne skałołupki aktywowały wulkan. Ok. A wiecie, że możecie zahipnotyzować skałołupki muzyką? Dowiedziałem się tego w poprzednim poziomie. Up. Widzicie tego gościa trzymającego kawałek lawy? Tak, tamci mieli kilofy, ci mają młoty. Tamtych rozwalaliśmy do lawy. Tych rozwalamy, podsuwając ich pod gości miotających lawą. Funny stuff. Och.
piekłem ślimaka. I tak, to jest, to powtórzę bardzo podobną linijkę na temat muzyki, która, jak to wcześniej określiłem, wykorzystuje kocie miauczenie. Gwarantuję wam, że nie bekam podczas komentowania, to ścieżka dźwiękowa beka. Być może w tej ścieżce dźwiękowej miało być jakieś takie, nie wiem, nawiązanie do takiego, wiecie, robienie na siłę bardzo, nie wiem... Oh yeah. Wiecie, podczas muzyki, ale ni to ta muzyka, ni to do rytmu, ni to pasuje. Z mojej perspektywy brzmi jak bekanie w każdym razie. Może wy macie inne zdanie. Ojeju. Dostaję damage przez własną niecierpliwość. Myślałem, że mogę jeszcze dostać damage od spadającej butelki. W sensie trochę chciałem to sprawdzić i pośmiać się z własnej głupoty, ale nie. Tańcuj, tańcuj, chłopie. You did good. Czekajcie, czekajcie. Ha, ha, ha. A, nie ma wygodnego klawisza schodzenia z drabiny. Musimy tak dziwnie się od niej odkleić, jakby co. Mówię wam tylko, wiecie, w kwestii... czemu wykonuję takie dziwne ruchy. What the fuck? Czemu? O nie, 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 powiedzcie mi, że to nie jest to, co myślę. Błagam. Okej, jest tutaj łowca. To nie... Nie wnioskuję nic dobrego, nie zapowiada nic dobrego. Hej, stary. Hej, Spyro, patrz, jaką fajną jaskinię znalazłem. Zagrajmy w grę. Co jakiś czas z ziemi wyskakują drobne kryształowe śnieżynki. Kto pierwszy zbierze ich 10, wygrywa. Zaczynamy. Powiedz, kiedy będziesz gotowy. A, dobra, to jest ten bullshit. Tak, to zadaje ma dwa poziomy. Och, żadne z nas nie zdążyło, łowco. Idź precz, łowco. Kocurze wyliniały. Bup. Nie jestem fanem tego zadania. A muzyka jest dobra. Muzyka wchodzi, ojej. To jak wchodzi? Koniecznie ten moment w muzyce, ale ogólnie to jest spoko, dobra, cyk. Dobra, wygrałeś. Kula jest twoja. Naprawdę powinniśmy o niej rywalizować. Jeśli znów nie pokonasz, to dam ci kolejną kulę. Tym razem zgarniamy po 15. I tak, poprzednie zadanie było proste, to jest szatanem. I tak, to jest tak chyba jedyny typowo trudny element tej gry. Mam wrażenie, to zadanie. Jakby, oh, come on, bro. Łowca się nie pierdoli aktualnie, chce nas zniszczyć. Ej, bullshit! Chuj, on niech bierze to, ja biorę to. Nie, nie, nie. Dupo wołowa. That's mine.
Gdzieś leci kolejne, dobra, tutaj. O ty szujo! Ach! Damn it! Słyszę. Dobra. Ej, no! Dobra, nieważne. Mamy to. Okej. Dobry jesteś. Muszę pogłówkować nad trudniejszą zabawą. Tymczasem bierz kulę. Dobra, i na aspekcie skopania łowcy dupy po raz kolejny w tym zagrajmy, co zawsze jest pozytywnym aspektem. Kończymy sobie ten odcinek, ten smaczny, jeżeli się podobało. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się plutko i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Spyro 2 Riptos Rage u mnie na kanale. Na razie.